Rozdział szósty Panie Jędruku, cóż to za przedpotopowe ubranie wisi w tej szafie? Zwrócił się Woryński do Bukowego. Jędrek golił się przed lustrem. Teraz zerknął w stronę otwartej szafy i uśmiechnął się niemal tkliwie. A, to dziwna historia. Pożyczyła mi je jedna śliczna Węgierka, kiedy zwiałem z transportu. To nie mógł jej pan oddać? Właśnie. W tym cały sęk. Miałem jej adres na kartę i cholerny świat zgubiłem. A szkoda, bo dziewczyna była pierwsza klasa. Zwrócił ku lustru namydloną twarz i przejechał maszynką, pozostawiając na policzku ciemny pas opalonej skóry. I strasznie mi głupio, bo jeszcze pomyśli, że zabrałem ubranie jej dziadka i zwiałem. Głupia historia, powiedział Woryński. Był to młody student Politechniki Lwowskiej. Miał jasne włosy, twarz szesnastoletniego chłopca i uśmiech niewinnej dziewczyny. Teraz w pośpiechu pakował walizkę, rzucał do niej z szafy swoje rzeczy i ubijał kolanem. Głupia historia, powtórzył Jendrek. Już dwa razy jeździłem w to miejsce i w żaden sposób nie mogłem znaleźć tego domu. To gdzieś daleko na przedmieściu, świat zabity deskami. Chciałem nawet dać ogłoszenie do gazety. Co bardzo się pan tym przejmuje. Waryński dopchnął kolanem górę chaotycznie rzuconych rzeczy i z wysiłkiem zamykał walizkę. – A pan? – zerknął w jego stronę Bukowy. – Jutro już będzie we Włoszech. Trzyjeście albo Mediolanie. – Tak – potwierdził skwapliwie młodzieniec. – Widział pan mój paszport? Według paszportu mam w tej chwili siedemnaście lat. – Ma pan szczęście, bo na więcej pan nie wygląda. Mam nadzieję, że skrobnie pan jakąś kartkę z Ryziery albo z Turynu. – Musowo. Tylko nie wiadomo, czy pan mnie tutaj zastanie. Pan też do Francji? Jeszcze nie wiem. Czekam. Jestem do dyspozycji tych z góry. Przymrużył porozumiewawczo oko i zaczął myśleć twarz w stojącej na krześle miednicy. Szkoda, że pan ze mną nie jedzie, powiedział z odcieniem żalu Waryński. Dobrze nam to było. Zżyliśmy się ze sobą. Od dwóch tygodni mieszkali we wspólnym pokoju w obozie cywilnym w Hidekut pod Budapesztem. Uchodźców umieszczono w prywatnych kwaterach. Węgrzy byli dla nich niezwykle serdeczni i gościnni. Nie jeden wieczór spędzili z gospodarzami przy suto zastawionym stole i nie jeden gąsiorek wina wysączyli, gawędząc do późnej nocy. Po spotkaniu z Wichniewiczem w konsulacie, Bukowy otrzymał papiery cywilnego uchodźcy. Umieszczono go niedaleko Budapesztu i polecono, by czekał na dalsze dyspozycje. Wichniewicz dał mu do zrozumienia, że w najbliższej przyszłości. Wykorzystają go do nawiązania łączności z krajem. Było nam morowo, panie Krzysiu, podjął bukowy rozmowę. Chętnie bym z panem sypnął się do Włoch. Byłem dwa razy w Cortinie na zawodach. Ale to góry. Warto by zobaczyć Turyn, Genue, a potem Francję. Czy ja wiem, rzucił w zamyśleniu student, czy to warto tak się włóczyć? Jedni uważają, że to wycieczka kroznawcza, inni traktują to jako przygodę. A ja panu powiem, że najchętniej wróciłbym do kraju, Między swoimi zawsze najlepiej. Zabrał z poręczy łuska tani płaszcz z lichego drlichu, narzucił go na ramię i podszedł do Jędrka. No to cześć, panie Jędrku. Jędrek dłużej przytrzymał jego dłoń. Cześć. Dobrze pan powiedział. Najlepiej wśród swoich. Uścisnął go, klepnął w ramię. Słam stary. I pisz. Spojrzeli sobie w oczy twardo po męsku. Student chwycił walizkę. Wyszedł. Bukowe stał jeszcze chwilę, wpatrzony w niedomknięte drzwi. Ogarnęło go dziwne uczucie. Ktoś odjeżdża, ktoś rusza w nieznane. Nie wiadomo, co go czeka na tej drodze. Nie wiadomo, czy znowu i drogi skrzyżują się. Z zadumy wyrwały go czyjeś kroki w sieni. Po chwili w progu zjawiła się Marysia. Młoda, wesoła i pełna temperamentu dziewczyna. Przebywała w hit z polecenia i na rozkaz majora Smygi. Panie Jędrku, zawołała zadyszana. Galopem, telefon do pana w kancelarii. Od kogo? Nie mam pojęcia. Niechże pan się ruszy, nie będą na pana czekać. Złapała go za rękaw i pociągnęła stanowczo. Bukowy ruszył, zrazu wolno, potem puścił się biegiem. Gdy wpadł do kancelarii obozu i podjął słuchawkę, usłyszał głos wichniewicza: To ty, Jędrek? Łap taksówkę i przyjeżdżaj do Pesztu. Czekam w Astorii. A co się stało? Zapytał zdumiony. Przyjeżdżaj, wszystkiego dowiesz się na miejscu. Wichniewicz lubił kawiarnię w hotelu Astoria. Urządzona w dawnym stylu, wygodne, wyściełane fotele, stylowe stoliki, ciężkie zasłony, stworzały klimat solidnego, spokojnego dobrobytu. O tej porze było jeszcze pusto. W kącie wyższy oficer węgierski w mundurze błyszczącym od złota czytał w skupieniu gazetę. Naprzeciw siedziała starsza pani w eleganckim, angielskim kostiumie. Z błogim uśmiechem delektowała się filiżanką kawy. Obok dwie młode kobiety rozprawiały o czymś z werwą, lecz przeciszonym głosem. Wichniewicz wcisnął się wygodnie w klubowy fotel. Rozłożył gazetę, ale nie czytał. Był zbytnio zajęty własnymi myślami. Po chwili wejściu na tle witrażyka ukazała się zgrabna sylwetka Bukowego. Wichniewicz skinął mu dyskretnie. Jędrek podszedł szybko, usiadł obok. Co się stało? Zapytał. Wichniewicz położył mu dłoń na ramieniu. Miałem nosa, że cię zostawiłem pod bukaresztem. Mamy wreszcie robotę. A co? Wyobraź sobie, dostałem polecenie zorganizowania przerzutów z kraju. To świetnie, co mam robić. Człowieku, przecież mówiłem, że spadłeś mi z nieba, a ty się jeszcze pytasz? Znasz Słowacki? Znam. Znasz góry? No, jasne. Masz ochotę walnąć się do zakopanego? Mam. To wszystko załatwione. Co załatwione? Zdziwił się Bukowy. Za kilka dni idziemy razem do zakopanego. Jędrek z niedowierzaniem pokręcił głową. Coś taki tajemnicze. Wichniewicz skinął na stojącego w kącie jak mumia kelnera. Zaraz ci wszystko wytłumaczę, ale wpierw musimy się napić po podwójnym koniaku. Czy ty nie rozumiesz, że zaczynamy nareszcie prawdziwą robotę? Przestajesz być uchodźcą. Zostajesz moim pierwszym kurierem. Kelner zjawił się bezszelestnie i w profesjonalnym, pełnym szacunku ukłonie, czekał na dyspozycję. Dwa podwójne koniaki, rzucił mu swobodnie Wiśniewicz. Dwa podwójne, powtórzył z szacunkiem. I drobnymi kroczkami poszybował w głąb sali. Cieszę się, że tę pierwszą drogą pójdziemy razem, powiedział Wichniewicz. Bukowy zamyślił się. Był wprawdzie przygotowany na podobną wiadomość, lecz mimo to wichniewicz zaskoczył go. Zaraz, zaraz. Jeszcze mnie zapytałeś, czy się zgodzę, powiedział z nutką przekory. Jestem przekonany, że i ty się cieszysz. Nie masz zamiaru gnić tutaj w Budapeszcie, to nie dla ciebie. — Skąd wiesz? — przekomarzał się Jędrek. — Nie udawaj. Przecież ciebie harnaś. — A gdybym chciał dostać się do Francji, do wojska? — Zgrywasz się. Przecież ty bez gór to jak ryba bez wody. Urwał, gdyż w tym momencie zjawił się bezszelestny kelner i postawił przed nim dwa kieliszki koniaku i dwie wody z lotem. Wichniewicz uniósł kieliszek. — Za naszą pierwszą turę! — wzniósł Toaz. Bukowy wypił. Kiedy wyruszamy? Za kilka dni. Muszę tymczasem wpaść do Koszyc. Mam tam dobrego znajomego, kolegę, z którym studiowałem w Wiedniu. Węgier? Nie. Wyobraź sobie Polak. Szymek Borecki. Ożenił się ze Słowaczką, teraz prowadzi garbarnię pod Koszycami. Świetne zahaczenie. Żyje dobrze z Węgrami i Słowakami, ma liczne kontakty. Jestem pewien, że zorganizuję z nim punkt przerzutowy. Ty tymczasem przygotuj się do drogi i pomyśl o swoich znajomościach. Przecież nasz sporo sportowców i wspinaczy z tamtej strony. Każdy kontakt może nam się przydać. A po co my właściwie idziemy? zagadnął Bukowy. Wichniwicza zaskoczyło to pytanie. Dopiero po chwili zorientował się, że do tej pory nie wyjaśnił jędkowi celu wyprawy. Już ci wspomniałem, że powierzono mi zorganizowanie przerzutu z kraju na Węgry, idę na rekonesans. Przy sposobności mamy jeszcze dwa zadania. Zamilkł na chwilę. Rozejrzał się, chcąc sprawdzić, czy ktoś ich nie dosłyszy. Nikt jednak nie zwracał na nich uwagi. Dorzucił więc spokojnie. Słyszałeś o rewelacyjnym polskim karabinie przeciwpancernym? Oczywiście. Widziałem pod rozwadowem, jak nasi grzali karabinów do niemieckich czołgów. Wspaniała broń. To wyobraź sobie, że na Węgrzech nie znalazł się ani jeden egzemplarz. Musimy przynieść. No dobrze, przerwał mu Bukowy, ale skąd go wytrzaśnisz? — Nie, martw się. Mamy już dokładne wiadomości od oficerów. Jeden taki karabin zakopali żołnierzy u kłopa w stodole. Mam plan to i daleko pod Tarnowem. To pierwsza. A drugie zadanie? zagadnął Jendrek. Będziesz tragarzem zażartował Pichniewicz. Tragarzem? Musimy przenieść kilka milionów złotych. Na plecach oczywiście. Bukowy wzruszył ramionami. Przecież to papier nic nie wart. Mylisz się, w kraju wciąż jeszcze stemplują. Mam znajomych urzędników w krakowskich bankach, na pewno nam pomogą, a forsa, sam rozumiesz, będzie nam w kraju potrzebna. Rozumiem, powiedział w zamyśleniu Bukowy. Naraz baczniej przyjrzał się Wichniewiczowi. Ty, Antoś, nie gniewaj się na mnie. Wiem, że jeździsz na nartach i jesteś wysportowany, ale czy ty wiesz, co to znaczy taka droga? Wichniewicz uśmiechnął się przyjaźnie, położył mu dłoń na kolanie. Ej, ty guralu, ty guralu, z tobą mogę iść na koniec świata. Potem skinął szybko na kelnera. Poproszę jeszcze dwa koniaki. A Jędrukowi szepnął do ucha. Harnaś jesteś. Pijemy za takich jak ty, harnasiów.